Cześć wszystkim. Chciałem przedstawić moją hodowlę papryki. Tylko i wyłącznie ostrej papryki. Są to jedne z najostrzejszych papryk na świecie. Co prawda nie mam tej najostrzejszej, ale już doszły do mnie nasiona. Więc w przyszłym roku będzie na pewno. Tutaj chciałem pokazać, jakiej wielkości liście osiągnęły rozmiar. Są prawie większe niż dłoń. Jestem amatorem. Po raz pierwszy zajmuję się papryką. To już czekają kolejne papryczki do przyszłego roku. Będą z nich nasionka. No i hodowla się jeszcze powiększy. Tutaj mam pomieszczenie, w którym jest słońce. Jedyne pomieszczenie, do którego dociera słońce u mnie w domu, jest to kuchnia. Jak widać, stoją tutaj na kuchence gazowej papryki. Żonę wygoniłem z kuchni. Nie będzie już gotowania. Będzie wszystko zamawiane. Postawiłem ją przed faktem dokonanym. Ale nie o to chodzi. Chciałem pokazać, jakie mam tutaj nazwy papryk. Habanero czerwona. Coś w stylu Madame Jeannette. Habanero żółta. Także w stylu Madame Jeannette. Jolokia biała. Habanero Scottish Bonnet. Habanero Black Congo. Holy Molle. Habanero Orange Blob. Bulgarian Tarot. Habanero Szokoladę. Yellow Bender. Royal Gold. Chinese Five Color. Ta będzie ciekawa, ponieważ ma mieć 5 kolorów papryki. Mr. Pepper. Już pokażę kolejne. Chili. To jest zwykła chili. Tutaj zasadziłem za pierwszym razem Buchuty Jolokia szokoladę. To jest czekoladowa, ale niestety testowałem, jak usunąć mszyce, bo mi dopadły mszyce. Chciałem po swojemu zrobić, no i zrobiłem, ale niestety upaliła się. I zasadziłem drugą, która nazywa się Adiuma. Jest to żółta. Purple Tiger, Habanero Szokoladę, Habanero Czerwona, Scottish Bonnet, tutaj też czekoladowe i Habanero Żółta. Trzy papryki zrobiłem po swojemu. Obciąłem wszystkie liście, gdy papryka urosła. Zostawiłem tylko dwa u góry. No i tutaj widzimy, jak wyrastają nowe odnogi. Chcę po swojemu przekonać się, jak będzie hodowane lepiej, jak będzie to wyglądało lepiej. Tutaj też jest jedna. Wydaje mi się, że najlepiej wychodzi, tylko tutaj obciąłem tylko i wyłącznie czubek. Liście rosną ogromne. Dzisiaj właśnie zostały przesadzone. Takie są liście. No, za parę miesięcy zrobię kolejny filmik z owocami. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało.
To będzie ciekawe, nie chyblą mnie. Tak to wszystko wygląda. W przyszłym roku będzie jeszcze więcej. No i co tu dużo gadać? No, trzeba słońca, ale niestety tutaj pada tylko pochmurnie i to rośnie tylko wtedy, gdy jest słońce. Najlepiej. Dzięki wszystkim za oglądanie.